Cześć, ja jestem Adam i witam Was w 25. odcinku z gry Black Myth: Wukong. W poprzednim odcinku sprawdziliśmy tą prawą stronę całą, dotarliśmy tam do wieży, walczyliśmy z przeciwnikiem i teraz pozostały dwie ścieżki, tu na prost i tu w prawo, jeśli skręcimy. Musimy coś zimportować? Już nie. Zaraz. Tu będzie przejście, tak. Jeśli tu pójdziemy w lewo, to też jest ścieżka, którą można sprawdzić. I sobie może sprawdźmy najpierw tą, bo ta na wprost wygląda na główną. Ale wszystko może mylić. No dobrze, sprawdzimy sobie tą ścieżkę tutaj. Może się gdzieś schodzą. Ciekawe, czy można. Tak wygląda jak otwarta przestrzeń. O. O ty, ja ciebie nie, a ty mnie, tak? Dobra, nie ma go. Tu walczyliśmy. Albo i nie walczyliśmy. Chyba nie walczyliśmy. Dobrze. Przeciwnik pokonany. Wchłoniemy wolę. Czyli tu nie byliśmy, widzicie. Tam wygląda, żeby była duża świątynia. Nefrytowy lotos. Tam jest też przeciwnik za nami i więcej w sumie jest. Szlibyśmy tą ścieżkę. Dobrze, sprawdzimy sobie tą ścieżkę. Nie będziemy odchodzić nigdzie na boki. Ewentualnie takie tu odskoki do przeciwników. Jeszcze tutaj sprawdzimy. Na wczorajszym streamie zakończyłem moją przygodę z Days Gone. Skończyliśmy grę. I teraz od najbliższej środy serdecznie zapraszam na Devil May Cry 5. Chciałbym sobie ograć ten tytuł, bo nie grałem. A ogólnie lubię takiego typu slashery. Łoty. Coś tu się dzieje. Potrzebuję ognia. Jest kapliczka. Coś nas prowadzi. Ale dzwon piękny. O, ty jeszcze jesteś? Dobra, pokonamy go do kapliczki.
Ktoś tu mówi, że potrzebuje ognia. Spróbujemy użyć naszego kręgu, nie? Wybierz zaklęcie. Dobrze, mamy. Gdzie on jest? A tutaj. O, zobaczcie, coś się stało. Możemy z nim porozmawiać? Tak. I heard that Buddha planted watermelons here hundreds of years ago. One bite grants prolonged life. Yet, when the cold bites all around, without your powerful spells, there's no way I can find it. No dobrze. Someone once saw a chubby boy jump from the cliff with a watermelon in his arms. He rushed to the edge of the cliff but saw no movement down there. Seemed like certain death, but suddenly he heard the boy laughing from beneath, on and on. Bewildered, he fled from the cliff. This story may offer a clue for my treasure hunt. Wskazówka dotycząca skarbu. Don't let me keep you, sir. I will leave by myself when I feel warm enough. This story may. No dobrze. Don't let me keep you. I will leave by. Teraz pytanie, bo tu walczyliśmy i tak trochę przelecieliśmy. Jedna skrzynka na mnie uciekła. Pamiętacie, jak ostatnio były skrzynki poukrywane? Ale nie, dobrze. No dobrze, to lecimy do kapliczki. Teraz pytanie, czy ta ścieżka to będzie główna? Czy może jednak nie? Nie, nie topisz. Lecz się, lecz, 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 lecz. Ale ciekawy przeciwnik. Wejdziemy tutaj. A, tu jest ten. Ciekawe, czy to jest główna ścieżka, tą, którą byśmy przyszli, czy jednak nie. Tak. To jest ta ścieżka, którą byśmy przyszli, zaraz wam pokażę.
i tu weszliśmy. Czyli wracamy tą tu ścieżką. One się łączą mocno te ścieżki, bo to jest tak jakby półotwarta lokacja. To nie jest tak naprawdę pełni otwarta przestrzeń. Jest takie poukrywane trochę korytarze. Ale i tak ładnie to wszystko wygląda, nie? Zregenerujemy się przy kapliczce i pójdziemy dalej tym szlakiem. Jest jakiś przeciwnik. To jest nasza kapliczka, nasze kadzidło. Wybieramy zaklęcie. Wrócimy do naszego zamrożenia. I wiecie co? Jeśli tu korzystamy z ognia, to weźmy teraz popielny sen. Odpoczywamy, uzupełniamy manę. I ruszamy. O ty, o, to jest twardy. O, nowego przeciwnika mamy. No, powiem wam, że ciekawy. Jest coraz lepiej i faktycznie zaczyna się robić troszeczkę trudniej. O ty. Zamienimy się w ognistego naszego przeciwnika i... O! To jest! Idziemy. Pokonany. Płaszcz zrzęszenia. O! Czyżbyśmy dostali? Co to? Czyżbyśmy dostali ubiór? Wchłońmy go sobie. Stary głaj żeńszenie. Zobaczmy. No dużo mniej, 24, no ale wygląda też interesująco. W ogóle fajne jest teraz to, że mogę sobie ulepszyć u kowala pancerze. A jak wygląda atak starego głaja żeńszenia? Czyli atakuję w taki sposób. I mamy coś. Esencja nefrytu. To będzie w... tu? Czy tu gdzieś?
Każdy łyk przywraca 36% maksymalnego zdrowia i umiarkowaną ilość many. No to już dla tych, którzy naprawdę korzystają z many i faktycznie może się przydać. Dobrze, tu zrobiliśmy, czyli wracamy. O. Uleczmy się do końca. Ciągnijmy sobie wolę. I biegniemy na górę. Czyli została nam jedna ścieżka. Tu mamy niebiańską gruszkę. Dobrze, i teraz już na główną ścieżkę. I zwiedzamy resztę tej lokacji. Ciekawe, kiedy trafi się jakiś poważny boss typu Long. No, to nasza skrzyneczka nam da. Niewielki kawałek złota i mały kawałek złota. No dobrze, i teraz brama, na której na górze stali przeciwnicy. Czy tutaj nic więcej nie będzie? Nie wygląda na to. Z drugiej strony. Też nie. Dobra. I pokonane. Okej. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale tam gigant chodzi, nie? To jest zwykły przeciwnik. Dużo dajesz? 462. No całkiem sporo. Przeciwnicy. Mnie się wydaje, czy coś mi prowadzi do kapliczki. Nie wydaje mi się. I mamy dwa punkty iskry.
I skrzyneczka, i tam coś też jest. Ale wiecie co? Odblokuję skrzyneczkę i pójdę jednak do punktu. Rafinowany żelazny piasek, żeby to jednak odnowić i tu się respić, bo nie chciałbym zginąć. I przebiegać tego wszystkiego od nowa. Chociaż tam jeszcze jest przeciwnik jakiś zwykły. I skrzyneczka. Nie trafiłem. Dosyć często te skrzynki są rozsiane po tym świecie. Mamy owoce. Perła drzewa. Ciekawi mnie, bo wyszła informacja o DLC do tej gry. Co przygotuje dla nas twórcy, nie? Tak ostatnio jest coraz więcej tych informacji, że z powodu dobrej sprzedaży, że tam różne takie właśnie... Czy to będzie dalsza część tej historii, czy może... Może pokażą, jak Małpi Król został Małpim Królem? No fajna byłaby ta historia o tym faktycznym, prawdziwym Małpim Królu. Ta jego przygoda, nie? Może nie cała, ale na przykład jakiś konkretny etap. Mógł być bardzo ciekawy, bo naprawdę był potężny przeciwnik. Potężny i mogło być ciekawy. Dobrze. O ty. Wszystko odpukane i wychodzi mi na to, że jest walka z bossem. Tak mi to wygląda. Dobra, to zregenerujmy i idziemy zobaczyć, czy faktycznie przed nami boss. Jeszcze jedną chciałem rzecz sprawdzić. To jest jedno. Nie, już wszystko jest wykorzystane. Dobrze. Chociaż nie będzie chyba bossa, wiecie? Taka coś tak... O ty. Ale nie wygląda mnie to. O ty. Ciekawy jest. Rdzeń umysłu. Super. I teraz tak. Dobrze widzę, że tam jest ścieżka? Tak. I tam też chyba jest. Tam jak pójdziemy, to pójdziemy na wprost do świątyni. Świątynię za chwilę.
Sprawdźmy tutaj tą ścieżkę. Mamy. I kolejny olbrzym. Albo ten sam. Nie, chyba kolejny. Jest złoty plater z kolcami. O. Co to jest? Coś do ubrania? Tak. Nie, to nic do ubrania. Tutaj, tak? Znacząco zwiększa wskaźnik obrony. Zadaje obrażenia po bliskim wrogom po trafieniu. Tutaj mam co? Nie, na razie to zostawmy. No to tutaj nic nie będzie chyba. Jest. Dobrze. Ciekawa ścieżka. Ale by mnie trafił. Minimalnie. Dokąd ona nas prowadzi? Tam jest na dół. O! O ty. Przemieńmy się w naszego wielkoluda. Nie.
A tu mamy owoc, będzie można ulepszyć tych kleczy. Pokonane i mamy wonne pnącze Luoi. Tu jest coś na górę jeszcze, czy nie? Nie. No i dobrze, tu zrobiliśmy. Tu jest zejście. Tylko najgorsze to, że nie mamy się czym już leczyć za bardzo. Teraz spadłem. O matko, na sam dół. Tu byłem. Tak, tu byłem. Wiecie co? Przeniosę się do tamtej kapliczki, będzie szybciej. Chyba to. Teraz zobaczymy. Tak, to jest to. I sprawdzimy teraz od razu to zejście tutaj na dół. Czy do czegoś ciekawego mnie to doprowadzi i... Chyba nie. To jest chyba tylko taka... Tam na dole wszędzie byliśmy. Tak, to już jest sprawdzone z naszej strony. Tam też nic nie było. No dobrze, odpoczniemy przy kapliczce i w następnym odcinku ruszymy już w dalszą eksplorację. Sprawdzimy drogę na prawo. Zobaczymy, co tam dalej będzie. Myślę, że nic więcej nie odkryjemy tutaj już, a trzeba po prostu pójść, ruszyć dalej.
Czy mamy coś, co można jej wykorzystać? Mamy jeden ten. Jedno wonne pnącze. Na razie nic więcej nie zrobimy. To co, w tym odcinku to było tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, by subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze. I do następnego. Cześć!